Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w DMC Devil May Cry, ale w pierwszym odcinku zagrajmy w DLC do ów gry Upadek Vergila. Jest mi niezmiernie miło powitać was w nim, więc bez zbędnego przedłużania rozpocznijmy grę, która de facto zaczyna się momentalnie po zakończeniu podstawki. Na łowcy demonów. Nie tylko dla Vergila. Kurde, ale gdzie on się przeniósł? Na grób matki? Czy do tej posiadłości od nich wrócił? What happened to us, father? Dante betrayed me. There's nothing left for me here. Gościu, to ty go zdradziłeś, a nie on siebie, ale jasne. Każdy ma swój punkt widzenia pewnie na to. O jest. Aha, i tak od razu przechodzę do tego, okej. Okay. Spoko. Nie spodziewałem się takiej momentalnej akcji, no ale niech będzie. Więc muszę tego coś sprawdzić jeszcze. O! Okej. Okay. Niezły wyskok. Nie, to nie był wyskok? Co to było? Moc. Okej, okay, ona tutaj pod Y-kiem widzę. A mogę to zmienić? Proszę. Sterowanie. Kontroler. Tak czy... Ej, Jezus, ja jestem upośledzony. Przecież Dante też... Dobra, nie. Stop, nie. To się nie wydarzyło, okej? Okay? To się nie wydarzyło. O! Właśnie, tego nie sprawdzałem. Zobaczmy. 4 zagubione dusze i 4 fragmenty krzyżyka. Wow, ale życie to mamy zajebiście niskie. Nawet mniej niż Dante na starcie. Aha, nie mam double jumpa, okej. Okay. Czyli muszę uważać na skokach. Tylko pytanie, nie mam go w ogóle, czy... Halo? Nie, skoczę? Nie doskoczę? Aha! O Boże! Jestem pośledzony. Przecież mam ten doskok anielski. Jezu, ale brak double jumpa trochę boli. Dobra, go. On się ledwo trzyma po tym ciesie od Dantego. O! Czyli nie możemy uaktywnić tego demonicznego... ładnie! Nie możemy uaktywnić demonicznego zawieszenia w ogóle.
Dobra, ale czekaj, jakie mam w ogóle. Jakie mam manewry? O, zdolności, poproszę. Skok, unik. A to pod triggerem! O kurde! To jest teleportacja! Anielska moc, wiadomo. Anielskie uniesienie. What? Ej, jakie to jest swagerskie! Gość po prostu stoi i miecz przenosi typa do niego. Okej, okay. O, mocne cięcie. Okej, okay. Cios w górę, czyli podbicie. W powietrzu. I w powietrzu, okej. Okay. Miecz iluzji to jest pewnie wystrzał. Okej, okay, jakoś to idzie, ale trochę karkołomnie. Dobra, let's go. Okej, okay, jakby... O! Dusza. Tak, dzięki. O, jako że dodatek to w ogóle osobna... O! Proszę bardzo. Fajnie schowana. Fajnie, to średnio trochę to schowane, ale... Umówmy się, że jakoś schowane. Tutaj nic. Nie! Nie gadaj! Tak! Dante się dociąga, albo przyciąga to do siebie. On ciska mieczyk, który mu to po prostu teleportuje w limbo. O! Ty! Okej, nie spodziewałem się znaleźć tak blisko kolejnego odłamka. Dobra, mamy. Odłamek numero dos. Czyli połówkę pierwszego krzyżyka. A, tam jest dusza, dobra. Teraz pytanie, doskoczę tam? A, na... Na luzie, tylko trochę... Ba, gdzie jest? A, dobra, wróciło mnie. Na luzie, tylko trochę bardziej w prawo. Dobra, mamy już trzy... Znaczy wróć. Cztery... Powiedzmy to... nie kawałki, tylko cztery... Jolo. Cztery znajdźki. Mamy już znalezione i są to zarówno dwie dusze, jak i dwa odłamki. Ach, tak liczyłem, że to będzie też coś schowane, bo jako Dante tutaj chyba dusze znajdowaliśmy. To jest chyba to samo miejsce. Aha. Ale gdzie się teraz wersji w sumie znajduje, no bo... dobra, nie wiem, czy tam będzie walka, ale dopóki nie walczę, to wolę sobie to powiedzieć. Bo zamknęliśmy wrota... O, dobra, już kawałek przejdę. Zamknęliśmy wrota, przez co... przez co jakby limbo zapadło się do świata rzeczywistego. O, nowy typ przeciwnika. O, mamy coś. Cień. Jak ja mam z tym walczyć, przepraszam? Aha, to już wiem.
walkę. Też ma coś a la furię, powiedzmy. Dobra, ale wracając, bo ja się nie wysłowię zaraz. Zapadło się Limbo do rzeczywistości, przez co Dante mu może normalnie korzystać tak jak Virgil ze swoich zdolności w normalnym świecie. Moje pytanie brzmi, gdzie się teraz znajduje Virgil? Bo ewidentnie jest to jakby zwykłe Limbo. Tylko czy to jest jakby jakaś, nie wiem, mocniejsza jego wersja, czy coś? To jest też słabita walka idzie. No ja też kombosów nie mam za dużo na to. Mam to co się dziwić. Tak się rozglądam, czego z tymi sekretami jakimiś, nie? Bo chwilowo żadnego poza tym nie widziałem. Dobra, ulepszenia zdolności. Odbicie, no czyli to co miał Dante. Okej, okay, widzę, że chwilowo nie ma, czy chwilowo? Z tego co widzę, chyba w ogóle nie będzie miał. Okej, okay, Yamato. Miecz iluzji. Aha, z większą częstotliwością. I trzy jakieś nieznane. Gdzie jedna jest zablokowana, znaczy obie są, wszystkie jest zablokowane, tylko kolejne chyba będą jakby w miarę tego się dotygowały. Okej. Okay. Nie. Cios sprawiedliwy. O, nice. Lubię. Powietrzny szał. Ulepszenie. Dobra, nie. Biorę to, bo naprawdę uwielbiam ten atak. Było przytrzymanie chyba, tak? Cudnie. You're trapped here, just like me. But you can escape. You still have a chance. The light. Find the light and get out of here. The light? Okay. What? Jak to wer... Co? Halo? Proszę to sprostować jakoś. Zgłupiałem teraz na chwilę. Jak to Virgil nie żyje? Tam się aż musimy sekret stawić, tylko nie mogę tam niczego zrobić. Jak to Virgil nie żyje? W sensie, teraz jest pewność, że mówi to matka Dantego i Virgila, czyli Ewa. Jest, o Boże! Aj, to mogło być takie dobre. Dobra, przynajmniej tutaj wrzuciło. Nie, autentycznie, to jest jakby jeszcze bardziej zapadnięte Limbo. No halo, gdzie moje przeskoczenie mocy? Nie denerwuj mnie, gro. Chyba, że będzie miał double jumpa, tylko... O! Okej, okay. Nie spodziewałem się tego tu znaleźć. Na YOLO trochę tą kamerę sobie odwróciłem. Jezu, jakie to jest po prostu swagerskie! Stoisz sobie w miejscu... Piu! Piu! O! A kurde! A? Wychwycone! Okej, okay. Teraz co? Nie. Jeżeli spadam. A i wycofał mnie od razu tutaj, okej. Okay. Niech będzie. Co teraz? Oj, 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 chyba nie uda mi się całego krzyżyka zebrać. Może mogę się jeszcze co? Aktualnie na czasie mi aż tak nie zależy, nie, ale... Nie, nie ma pata, kurde. Bo
Nie powiem. Zdarza mi się wykorzystywać poradniki. Zwłaszcza w sytuacjach, w których nie mam co robić. Znaczy nie mam co, nie wiem co robić. To jest dobre myślenie. Albo na przykład, kiedy szukam sobie sekretów, nie? I teraz sobie zajmuję. I teraz ogarnąłem, że jeden sekrecik jest gdzie? Uwaga! Tam, gdzie szedłem jako... Tam, gdzie szedłem wcześniej, na tej kładce. Tylko tam dalej była taka bardzo fajna rzecz, której nie ogarnąłem swoją pustą łepetyną, a mianowicie była to taka drewniana zasłonka, którą gdybym pomyślał, czy a może by to rozwalić, to zdobyłbym sobie ostatni fragment krzyżyka. No Jezu, czemu to tak nie wchodzi teraz? No, chłopie! No, wreszcie! Jakoś wyszło. Niestety nie tak jak bym chciał. Ciągle mnie boli brak tego zaludżampania. Dusza może chociaż? Nie, chyba nie. Nie, to już koniec, czyli jedną? A nie, duszę już zebrałem wszystkie, tylko ten krzyżyk mi uciekł. Dobra. Jakby to jest jakby jeszcze bardziej piekielna wersja tego ich domu. Świetnie. Idealny unik wszedł. Jakim cudem? Ale ładnie. To B, ale się nie dziwię w sumie. Nie, ja nie mam tak uniku jeszcze. Nawet chowany się nie chcę próbować. Rada mi weszła, totalnie nie wiem na kogo ani kiedy. Wiem kiedy, nie wiem na kogo ani. Na totalnym fuksem. No. Nie wyczuwałem w ogóle ataku, nie? Aj. No ale Eski za tą misję nie będzie miała walkę. No, w każdym razie nie będzie na pewno za walkę. O! Virgil! Wait! You're in danger! Hey, Virgil! You're not going anywhere. How does it feel, brother, to be beaten again? The fuck? Co to było przed chwilą? No C, nie spodziewałem się na nic więcej. O, czas jeszcze lepiej. No, za ukończenie jest S. A? C.
Zajebiście. O, to, żem się popisał, no. Tu cały krzyżyk jest do znalezienia, co jest? Pustka się nazywa level. Dobra, ja tu poproszę... upgrade'y, co co? O, krzyżyk z drewna mogę sobie za 500 wykupić. Złota kula... gwiazdki żywotności póki co tylko mogę wykupywać. No dobra. Naładowany cios sprawiedliwości. Pyk. I perfekcyjne cięcie. Ohoho! Okej, czyli jeszcze takie walnięcie do, od siebie, odrzucenie przeciwników, tylko trzeba wyczuć moment. Miecz Vergila otrzymany od ojca Spardy. To miecz iluzji, ale jakby nie wiem, on ma ten miecz? Czy to jest jakaś jego moc? Sile woli, no ale nie, no to musi mieć jakieś te, nie? Jakieś swoje pochodzenie, powiedzmy. Dobra, ale póki co, ja na razie nie będę rozpoczynał kolejnej misji, ale powtórzę sobie misję poprzednią, aby zdobyć trzeci krzyżyk i poprawić troszeczkę statystykę. A z wami póki co, żegnam się z wami i... łap, chyba smaślane. Dobra, nevermind. Żegnam się z wami i zapraszam do kolejnego odcinka z Upadku Vergila. I który... no, notabene, już niedługo. Cześć.